Jak antykoncepcja niszczy relacje? Powiem wam szczerze, że już gdzieś tak od początku roku, ogólnie 2-1, połowę gdzieś tam od lutego, zazwyczaj już stukam dziewczyny bez zabezpieczeń. Zazwyczaj, no mówię, raz, że nie lubię tego, po drugie spotykam się z takimi konkretami, że nawet by mi nie było szkoda, gdyby była jakaś wpadka, no nie? Bo, no nie, no jest taki konkret, że w ogóle się tego nie boję, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że stukanie dziewczyny w gumie, czy gdy bierze tabletki, to powiem wam, prowadzi zawsze do problemu w relacji. Naprawdę, już przerobiłem to już to tyle razy, że no, doszedłem do klarownych wniosków. Raz, że dziewczyny gdzieś tam nie lubią brać tabletek, bo zaraz im puchną gdzieś tam uda, woda im się gdzieś tam zbiera, źle się czują, no nie, no nie wszystkie, ale tyją strasznie. No więc gumka to też jest tak, że nie jest do końca tak przyjemnie, jak powinno. To tak jakbyś, ja to mówię, to tak jakbyś jadł lizaka w papierku, no nie? I jasne, raz na pół roku lubię sobie założyć gumę, tak po prostu sprawdzić, no nie? Jest to takie, są całkiem inne doznania. Są całkiem inne doznania, jest to takie dosyć ciekawe, ale na dłuższą metę, no nie. Naprawdę. I powiem ci tak, jeśli stukasz dziewczynę bez zabezpieczeń, no to w jej głowie jej instynkty, wszystko zostaje prawidłowo zachowane. Czyli no jest ta świadomość, że może jej okres nie przyjść, może dojść do zapłodnienia i ona działa troszkę inaczej. Ona ma tą świadomość. Ona czeka na okres jak po prostu, jak na zbawienie. I zachowuje się całkiem inaczej. Podchodzi bardziej zdrowo do tej relacji. Natomiast gdy stukasz dziewczynę w gumie albo gdy bierze tabletki, to ona ma totalnie to gdzieś. Ona ma to totalnie gdzieś. Podświadomie czuje, że jesteś dla niej w jakimś tam stopniu obcy. No bo i tak nie dochodzi do zapłodnienia, więc jest to tylko czysty sport. No nie? Czyste doznania i tyle. Nic więcej. Dlatego dla dziewczyny wtedy seks nic nie znaczy. No bo bierze, jest zabezpieczona, no nie? Przelecisz ją i tak dalej. Okej, jutro pójdzie sobie do innego. Później pójdzie do innego. No bo po prostu i tak się nic nie dzieje, no nie? Czysta przyjemność. Natomiast gdy jest ta możliwość, że mogło do czegoś dojść, no to dziewczyna jest całkiem inaczej się zachowuje, jest mega wierna, jest mega wierniejsza. Ile razy było tak, że stukałem gdzieś tam dziewczynę bez gumy i nagle się okres spóźnił. 10 dni. To ona już sama codziennie dzwoni, hej, co słychać, tak dalej. Sama gdzieś tam utrzymuje kontakt na spotkaniach, gdzieś mega potulna, tuli się do ciebie sama, gdzieś tam bardziej jest taka, więcej miłości ci przekazuje, no, dba o ciebie, tak widzi, bo w razie, gdy naprawdę nie przyszedł by okres, doszłoby gdzieś tam do tego zapłodnienia, no to jesteś gdzieś tam żywicielem tej rodziny, no i dla niej jesteś wtedy bardzo ważny. Dla niej jesteś mega ważny wtedy. Żebyś ją wspierał, żebyś jej pomagał, żebyś ją przede wszystkim nie zostawił. Dlatego ona nie będzie kombinowała, nie będzie robiła testów, nie będzie robiła gierek, będzie się bała, rozumiesz? Będzie się bała, że
odejdziesz. Naprawdę. Natomiast gdy stukasz dziewczynę w gumie, no to okej, nie zadzwonisz za 2-3 dni, no nie, to pójdzie do kogoś innego, no nie, bo i tak się nic nie mogło stać, no nie, guma nie pękła, nic. I naprawdę, i teraz musisz, ja to mówię, stosować naturalną antykoncepcję, czyli są aplikacje, dziewczyna, no, wszystkie dziewczyny, które gdzieś tam stukam, już od dawna mają w telefonie kalendarzyk, no nie, taka aplikacja, gdzie gdzieś tam pokazuje jej, kiedy okres przychodzi, dni płodne, niepłodne, no nie, i można fajnie się dostosować. Kolejną rzeczą jest to, że no nie szczelasz do środka. No ja to ja już od kilku lat nauczyłem się tak, że nie dochodzę w kobiecie nigdy. Mam mięśnie kegla opanowane do perfekcji. Bardziej bym się bał, gdybym na przykład stukał dziewczynie w gumie i guma by pękła, po pewnym czasie bym gdzieś tam doszedł do tego, że pękła, no to właśnie to jest większe ryzyko wtedy. No jest opcja też, żeby gdzieś tam no, nie dochodzić w gumie, no nie, to samo. No ale jeśli nauczysz się kontrolować mięśnie i tak dalej, to nie ma problemu. Ktoś powie, że no tam ejakulat i tak dalej, no nie, że to też zawiera plemniki od tego. Powiem ci szczerze, że półtora roku tak stukamy panienki, no nie, nic do niczego nie doszło. Do niczego nie doszło, no nie. Bardziej mówię, boję się gdzieś tam. Czasem jest tak, że człowiek się napije, no nie wiecie jak to jest. Człowiek się napije, jest pijany, no to, no to wtedy dziewczyna gdzieś tam sama się nadzieje, no to, to też tego, no nie, no ale to wtedy jak coś, to macie jeszcze aborcję i tak dalej, no nie. To ale to już z winy gdzieś tam panienki, no nie, bo mówię, to też trzeba kontrolować, ale jak tak na trzeźwo. Na trzeźwo? Powiem wam szczerze, nie zdarzyło mi się. Jeśli kontrolujesz cały czas, to nie ma z tym problemu, no nie? To po pierwsze. Po drugie, jeśli już tak się boisz, no to mówię, kalendarzyk, aha, dzisiaj dni płodne, no dobra. To dzisiaj przerwa, no nie? Dzisiaj się nie widzimy, no nie? A dni płodne kilka dni trwają krótko, no nie? Mało. Masz jeszcze też jak coś, to masz jeszcze oral i tak dalej, no nie. Także no facet nigdy, jakby to powiedzieć, nie jest pokrzywdzony. Także no mówię, jeśli spotykasz się gdzieś tam z dziewczyną, jesteście w związku i stosujecie gdzieś tam antykoncepcję, to ja się nie dziwię, że między wami nie ma takiej prawdziwej miłości, uczucia i to się gdzieś tam sypie. Bo podświadomie u tej kobiety no nie jesteś jakimś tam sensie samcem. W jej się głowie gdzieś tam no nie tworzą te takie silne doznania, no nie to, że aha, stuka mnie bez gumy, może dojść do tego, no nie. Ona wtedy całkiem inaczej myśli. Miałem raz takich znajomych, poznałem taką dziewczynę, ona miała koleżankę i ona miała chłopaka, byli bardzo długo razem, chyba do dzisiaj nawet są razem, no nie, ale to, co oni robili, to w ogóle mnie to przerażało. To było dla mnie, że dziewczyna brała tabletki antykoncepcyjne i jeszcze gościu stukał ją w gumie. Ja pierniczę, mówię, tyle zabezpieczeń. Jeszcze gdzieś tam, jak miała dni płodne, to też nie pozwalała, no nie? Czyli zobaczcie, potrójna gdzieś tam, no ja pierniczę. To jej... Taka relacja po prostu, no, nie jest zdrowa. Raz, że faszeruje się jakimiś tabletami i później gości jeszcze w gumie, no to ja nie wiem, kto tutaj przyjemność jakąś odczuwa. Chyba ci, którzy sprzedają te tablety i gumy z zysku.
No, ale naprawdę, i ja zawsze mówię, ja to zawsze mówię, no nie, tu wielu zawsze tak mówiłem, że słuchaj, jeśli chcesz być tą dziewczyną, no to od razu mówię, bez gumy zalewasz, no nie, i dziewczyna całkiem inaczej się będzie zachowała. Zazwyczaj, jeśli dziewczyna sama wychowuje dziecko, to zazwyczaj jest tak, że facet uciekł, no nie. Naprawdę, no. Rozmawiam z dziewczynami i tak dalej, i zawsze jest tak, że to faceci uciekają. Uciekają, boją się tych obowiązków, boją się, że przykładowo nie dadzą rady, uciekają, no nie. No ma wybór też, no nie. No czasem taniej wychodzi płacić alimenty niż gdzieś tam ogarniać chatę i tak dalej. No mówię, jak jest gdzieś tam jakieś. Goście, którzy gdzieś tam mieszkają z rodzicami, gdzieś tam panienka też, nastolatkowie, i no to wtedy on woli z rodzicami gdzieś tam dalej mieszkać, ucieka od obowiązku i gdzieś tam rzuci te najtańsze alimenty, a często jest tak, że matki płacą synom alimenty, bo dzisiaj jest tak, że za aliment, za niepłacenie można iść do więzienia. Więc matki, żeby uniknąć tego, to synom płacą alimenty, no nie. Więc dziewczyny i tak dzisiaj mają lepiej, bo mają te socjale i tak dalej, więc wychodzą na tym i tak bardzo dobrze, no nie. Także kolejną rzeczą jest to, że żebyś stukał dziewczyny, które naprawdę ci się podobają. Ja to zawsze mówię, jak można zaliczać tylko dla samego zaliczenia? Jak można spać z dziewczyną, która ci się nie podoba? Jak można gdzieś tam spać z dziewczyną, która jest przeciętna? No nie, ja tak nie mogę. Ja nie potrafię podejść do brzydkiej dziewczyny, no nie podoba mi się. Ile razy gdzieś tam same dziewczyny mnie gdzieś tam zagadywały, ale no nie podobasz mi się, no sorry, no możemy pogadać, ale ja nawet nie chcę z tobą spać, no nie podobasz mi się. Chuda, tak dalej, bez cycków i tak dalej, no nie. Ja jak już mówię, spotykam się z konkretami, topowymi laskami, które nawet gdyby doszło do czegoś, to ja się nie boję, no nie. Konkretna laska, za którą lata masę gości i tak dalej. Także no w ogóle gdzieś tam no. No nie. Naprawdę. I to też można się nauczyć. Można się nauczyć kontrolować wytrysk. Jeśli na przykład siedzisz i walisz gruchę non-stop. I uczysz się tego, żeby jak najszybciej dojść, odpalasz jakiegoś pornola, 3 minuty już dochodzisz, to ty później masz zakodowane w głowie, że jak dziewczyna się rozbiera, ledwo wchodzisz, to ty już dochodzisz. Bo ty nauczyłeś swój narząd do tego, żeby dojść jak najszybciej. A to nie, to powinno być odwrotnie. Powinieneś jak najdłużej. Jak najdłużej. I wtedy nauczysz się. Naprawdę. Nie ma wtedy problemu. Wychodzisz, strzelasz sobie na bius, czy gdzie tam chcesz, czy w ustach panienki kończysz. No gdzie lubisz, no nie? I naprawdę uwierz mi, że wasza relacja będzie mega zdrowa. Naprawdę. Ja to widzę, jak się stuka. Ja to po prostu perfekcyjnie zobaczyłem, jakie. Pierwszy gdzieś tam stosunek, stukasz gdzieś tam laskę bez gumy i tak dalej, odwodzisz ją i tak dalej, już wieczorem SMS albo już ledwo ją puszczam z auta, jak wrócisz, napisz, odezwij się, czy dojechałeś, no nie już, więź, no nie, nie chcę gdzieś tam, bo gdzieś tam stukałeś ją bez gumy, więc ona też, czekanie na ten okres, a jak czeka, to myśli o tobie, zakochuje się, jeszcze bardziej, no nie. Nie zostawi cię pierwsza, dopóki okres nie przyjdzie też, no nie? Ona ci może mówić gdzieś tam, dobra, ubierz gumę, dobra. Zazwyczaj, no, dziewczyny, no, ulegają, naprawdę. Powiesz, że nie chcesz w gumie, to ulegnie, no nie, naprawdę. Czasem dziewczyna mówi, jak nie będziesz dziewczyny gdzieś tam
chciał stukać w gumie, no to odejdzie, no nie, bo nie, nie będzie ryzykował, ale to też w mniejszych przypadkach, no nie. Także no, ludzie sami sobie narobili problemów, no nie. No bo jeśli przykładowo dziewczyna odbywa z tobą stosunek i z tego stosunku nic nie może wyniknąć, to ona cię traktuje jak przedmiot. No, chwilowa przyjemność, bum, można jutro iść poznać następnego, można się przespać, można poznać następnego, bo nic z tego i tak nie wyniknie. Natomiast gdy jest możliwość tego, że może dojść do zapłodnienia i tak dalej, no to dziewczyna, sorry, dzisiaj nie, dzisiaj nie, dzisiaj z tobą nie idę, tutaj z Jasiem się wczoraj stukałam i dzisiaj nie, nie, bo przecież jeszcze nie będę wiedziała, kto jest ojcem, no nie, nie, spokój, teraz się z Jasiem spotykam, Jasiu mnie stuka bez gumy, więc muszę czekać na okres, no nie, bum, automatycznie. Dziewczyna sama gdzieś tam się angażuje. A teraz stukasz dziewczynę w gumie, w tabletki i tak dalej, no i rano wstajecie, już jej nie ma. Wieczorem jest w klubie i robi to z innym. No bo po prostu nic jej się gdzieś tam nie może stać i tak dalej. To korzysta, no nie? No wiadomo, że są jakieś hardkorowe dziewczyny, co nie biorą tabletek ani nic i lecą, no nie? Ale to już co mówię, są takie toksyczne laski, no nie? Gdzieś tam przepite z uzależnieniami i tak dalej. Ale my tutaj dyskutujemy, poruszamy tematy normalnych dziewczyn. Tamtych się nie tyka, no nie? Tamte dziewczyny zostawia się sobie. Także no, podsumowując, antykoncepcja naprawdę niszczy relacje z kobietą i to jest też punkt, przez który gdzieś tam dziewczyna no, odchodzi od ciebie, no nie? Tu już nie chodzi o to, że ona chce dziecka czy co. Nie, tu chodzi o świadomość tego, no nie? Że jeśli stukasz ją tak natura tego chciała, to ona patrzy na ciebie troszkę z innej strony. Bardziej się gdzieś tam angażuje. Mówię, no zawsze może dojść do sytuacji, w której no nie przyjdzie okres, no i wtedy nie będzie chciała zostać sama, więc będzie inaczej, będzie naprawdę inaczej. I uwierzcie mi, już, no mówię, od kilku, no 1,5 roku ponad stukam dziewczyny, już po prostu dojrzałem do pewnych rzeczy, że już mam to gdzieś, no nie? I po prostu te dziewczyny, no całkiem inaczej się zachowują. Naprawdę, jest po prostu, jak nawet ja zrobię jakąś awanturę, a przykładowo stukałem ją dzień, 2 dni wcześniej czy coś, to sama dzwoni. No nie, sama dzwoni. Natomiast gdy kiedyś stukałem dziewczynę tylko w gumie, no to te relacje były nijakie. No dziewczyna w każdej chwili mogła odejść i tak dalej. Zero jakieś zobowiązania. Nic. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.